Bal u Rafała, bal u Rafała. Cześć Rafał, z okazji urodzin wszystkiego najlepszego, jak najwięcej lat spędzonych na degustacji czarnego sportu, na degustacji żużla. Wesołej wycieczki do Argentyny, jeżeli taką planujesz, a jeżeli nie, to żebyś zaczął planować. No i ogólnie wszystkiego najlepszego. Trzymaj się, chłopie. Siema Rafał, życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy i o to, by Twoja zajawka trwała jak najdłużej, bo robisz zajebistą robotę. 100 lat Rafał. Cześć Rafał, chciałem życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, żeby Twoje pasje sprawiały Ci mnóstwo radości. Siema. Drogi Rafale, to ja Ci będę dużo mówił. 30 wiosen, 3 dekady, to już bliżej do końca niż dalej. Tak to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Wiele karier, jak Zinedine Zidane czy Ruud van Nistelrooy, już było u schyłku swojego prime'u. Ale nie ty. Tobie życzę, żeby 30 była momentem przełomowym, żeby ta kariera wszelaka rozwinęła się na kilka możliwych sposobów, żeby były lajki, suby, popularność, komentarze, udostępnienia, wszystko, ale żebyś też osiągnął swój wymarzony cel pracy w mediach przy żużlu najlepiej, bo oczywiście tego Ci życzę. Życzę Ci także, żebyś mógł sobie podróżować coast to coast jak LeBron James, żebyś miał skuteczność na dystansie jak Steve Carey albo Bartek Zmarzik, po prostu żebyś był bezbłędny we wszystkim, co robisz. No a jako kibicowi włókniarza po prostu życzę Ci, żeby ekipa z Częstochowy wreszcie pierwszy raz od 2003 roku, czyli jak miałeś 11 lat, podniosła jakiś garnek, podniosła jakieś złoto. Wszystkiego najlepszego. Z okazji urodzin, Rafał, życzę Tobie wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Trzymaj się. Siema Rafał, wiem, że przed Tobą ciężki dzień, 30 nie jest łatwa, ale uwierz mi, z autopsji wiem, że nie jest tak źle i da się z tym żyć. Twoje urodziny się zbliżają, także chciałem Ci życzyć tego, żebyś pamiętał, żeby nie zwracać uwagi na ludzi, którzy chcą Cię ciągnąć w dół i patrzył w górę, bo wszystko, co chcesz osiągnąć, możesz osiągnąć i do tego powinieneś dążyć. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Nara. Ta 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 ta. Siema Rafi, co u ciebie? Widzę, nieźle ci się wiedzie. Dziś 3 dychy na budziku, a ty nadal na nocniku. Ha ha, tak. A poważnie, trójka w przodu, zajebista cyfra, ziomuś. Tak, z tego miejsca życzę tobie, być beztrosko żył na co dzień. Kasy też ci dużo życzę, niech łatwiejsze będzie życie od fałszywych, czym się zdala, takim tylko wypierdalać. Tak. Mordo, dziś są twoje urodziny, abym życzę ci dziewczyny, oby znalazł w końcu kotkę, co nie wyjdzie na idiotkę, która odda serce całe i na wieki wieków, amen. Jeszcze jedno mam życzenie, byś miał w żużlu przeznaczenie, no bo w końcu mój kolego, czas zastąpić Majewskiego. Zakręceni o tym wiedzą, tak, zakręceni o tym wiedzą. Sorry za tak proste słowa, przy drabiku to się chowa, lecz nieważna jest tu mowa. Degustator żużla kozak, tak. Degustator żużla kozak. Jeszcze zdrówka, pomyślności i pozdrawiam wszystkich gości, którzy tutaj wystąpili i życzenia ci złożyli. Elo, tak. I życzenia ci złożyli. Elo. Wszyscy dawać bliski w górę, niech zobaczy tą kulturę. Dziś masz Rafał urodziny, pozdro od całej rodziny. Elo. To się trzymaj mordo, najlepszego jeszcze raz i to tyle. Elo.